odcinek życia warszawskiego. Bardzo go lubię zresztą. Oj, mamy zielone. Nie no, Warszawa jest piękna. Już po godzinie 8.30 już mamy zielonego. I przejeżdżamy teraz Marszałkowską i jedziemy w kierunku pomnika nieznanego żołnierza. Będziemy musieli przejść przez Nowy Świat, pomachać policjantom i przejechać dalej w kierunku. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Antidotum numer 153. Tak jest. Sylwia mi ufa w tej sprawie, bo to ja montuję te filmy. No słuchajcie, wczoraj chyba jest 11 godzin spędziłem przy komputerach. Wczoraj to była miazga, na dwa komputery pracowałem. Patrzcie, jaka obfitość się dzieje. Dobra, dzisiaj będzie jeszcze seminarium. Ale teraz musimy wejść w nasze słowo dzisiejsze, bo dzisiaj też piękne słowo. I mamy na początek dzisiaj Filipian, drugi rozdział, 12-18. Skończyliśmy na tym wcześniejszym fragmencie o tym, co zrobił Jezus. To było wczoraj, to było? Sprawdzę, tak, wczoraj, tak, że uniżył samego siebie, a dzisiaj mamy o tym, co z tego wynika i jak o to zabiegać. Więc posłuchajcie. Umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nieskazitelne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Pośród Niego jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno słowa życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi tak samo i wy się cieszcie i dzielcie radością ze mną. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Teraz zobaczcie, tu mamy od 12 do 18. 13 werset jest bardzo często używany, także przeze mnie, bo jest piękny. I 13 werset brzmi: albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Czy w innym tłumaczeniu, i dążenia zgodnie z Jego wolą. I teraz, gdy my sam ten werset wyjmiemy z tego fragmentu, no to pokazuje, że jeżeli jest w nas jakieś pragnienie, to Bóg je w nas włożył i jeśli za Nim podążamy, to też Bóg jest sprawcą tego podążania. No ale trzeba tu chyba dodać, bo jest to o tyle ryzykowne, że ludzie nieznający Boga też mają pragnienia i też dążą w jakąś stronę. Czyli jeżeli byśmy tylko na tym wersecie się skupili, no to i przypisali go do każdego człowieka, no to Hitler też był, miał pragnienie i dążenie. Dążył z wielką konsekwencją. I nagle można by to przypisać, no to Bóg jest w nas sprawcą chcenia i dążenia, nie? No wiadomo, pierwszym takim sposobem rozeznania jest, co mówi całe słowo na ten temat. Ale to dokładnie ten fragment tego rozdziału bardzo jasno już to dookreśla. I zobaczcie, w pierwszym wersecie Paweł pisze: umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, czyli mówi o tych ludziach, którzy już słuchają słowa, czy słuchają nauczania swoich, bo tam wiadomo, czytać może mało kto umiał, ale słuchają swoich przełożonych, oni już idą w jakiś sposób za Bogiem. Skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Czyli on mówi do ludzi, którzy już wybrali Jezusa w swoim życiu, aby teraz ich gorliwość nie spadała, żeby jeszcze bardziej biegli w tę stronę, zabiegali o własne zbawienie. A jednym ze sposobów zabiegania o własne zbawienie, no to jest życie zgodnie z tym, co mówi słowo życia. O tym jeszcze będzie, ale z drugiej strony troska od kolejnych ludzi, żeby oni doświadczali zbawienia, czyli przekazywanie tej wiary dalej, nie? I on mówi teraz w tym kontekście: albowiem to Bóg jest w nas sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. I
zgodzicie się ze mną, że ludzie, którzy gdzieś się nawracają, czyli zaczynają poznawać Boga, czyli chodzi o to, że wcześniej Go nie znali, czy to się nawrócą z tej takiej religijności tylko pustej, czy nawrócą się w ogóle z niechodzenia do kościoła, w ogóle nie znali, nawet nie byli ochrzczeni, są tacy rzadko, ale są, to ci ludzie, gdy się nawracają, to oni nagle obserwują, że w nich się zmieniają chcenia, czy pragnienia. One dokonują, czy doświadczają dużej metamorfozy. One są inne. Dlaczego? No bo my nagle zaczynamy się dokopywać do tych głębszych pragnień. I wtedy jest to zgodne ze Słowem, bo rzeczywiście Bóg w nas wpisał, aż 6 razy w Biblii jest zapisałem prawdę, w twoim sercu. Więc badać to swoje serce i by wyszukać te najgłębsze pragnienia. I wiecie, jest fajnie, bo dzisiaj ja dużo czasu poświęcałem, kiedy dzisiaj w nocy aż do 5 nad ranem, dzisiaj siedziałem też nad tym, znaczy niekoniecznie nad tym wersetem, choć on też się pojawił, bo go przeczytałem, co będzie dzisiaj, ale nad tym najgłębszym pragnieniem, bo powiem wam, mam ich tak dużo, tych dobrych takich pragnień, rzeczy, które są dobre i zgodne ze Słowem, ale nie umiem w dobie zmieścić wszystkich tych rzeczy w dobie czy w życiu, bo to wiadomo, nie wskocza robić codziennie. Ale nie umiem tych wszystkich dobrych rzeczy jednocześnie rozwijać. Dlatego gdzieś trzeba wtedy postawić jakąś sobie tam skalę wartości. Co jest ważniejsze dzisiaj, a co jest mniej ważne, czy może nawet co trzeba odciąć. Dobrze, bo to nie o tym w ogóle ma być, bo potem nam na końcu pokazuje Chrystus o tym odcinaniu w Ewangelii. I tak mówi dalej, czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nieskazitelne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Chodzi o to, że to co robisz dzisiaj, jeżeli robisz coś dobrego oczywiście, albo inaczej coś niezłego, bo to czy dobre, to dopiero się potem okaże, że to było dobre co robiłeś, ale jeżeli się robisz coś, co nie sprzeciwia się Biblii, coś wykonujesz i teraz masz wątpliwości, czy to robić, no to dopóki nie dostaniesz następnego zlecenia, rób tamto, nie wiem, ci Bóg nie objawi, czy się nie zatroszczy w jakiś cudowny sposób, żeby cię poinformować, czy na drodze naturalnej, no to na razie rób to. Chodzi o to, żeby nie być bezczynnym, nic nie robić, nie? Bo umrzesz z nudy. No. To mnie na przykład dopada, jak jestem w łóżku, w sensie taki trochę stuknięty, nie? I no czytam, ale ile można dziennie czytać, nie? Ja już bym chciał na Orbitreka pójść, już bym chciał wsiąść na rower, nie? Czy już pojechać coś zrobić. No to taki Witek jest, nie? Okej. Okay. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy. Ja też nie narzekam na tą sytuację. Chciałbym inaczej, ale uczę się nie narzekać, bo ta sytuacja jest mi dana. Jako nieskazitelne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego, czyli pośród tych ludzi, którzy nie żyją z Bogiem, którzy nie poddają swoich pragnień oczyszczeniu Panu Bogu, którzy nie chcą iść za tym, do czego ich jakby zachęca Duch Święty. Oni nie chcą. Oni mówią Duchowi Świętemu, nie, my nie chcemy. Nie? Jawicie się pośród tego świata jako źródła światła w świecie. Czy ja mam być światłem? To Jezus zresztą też mówił, to też już raz było, bo był ten fragment. Trzymajcie się mocno słowa życia, aby mógł być dumny w dniu Chrystusa. I tutaj, słuchajcie, znowuż ta podpowiedź słowa życia napisał dużymi literami, i słowa, i życia, wiadomo, chodzi o Słowo Boże. Znowuż daje nam tą podpowiedź święty Paweł i Kościół dzisiaj w tym dniu, w tym zamieszaniu ogólnym. To dzisiaj o tym rano rozmawialiśmy, że nie wiadomo, kogo naprawdę słuchać, że jest teraz bardzo ciężko. Ja wam bardzo serdecznie współczuję, my wam bardzo serdecznie współczujemy, bo nie wiadomo, kogo słuchać dzisiaj. Dlatego, co jest dzisiaj jedynym twardym fundamentem? Dzisiaj jedynym twardym fundamentem jest Słowo. Słowo Boga. To jest jedyne, czego dzisiaj możesz być pewny. Dlatego nie wyobrażam sobie życia człowieka wierzącego bez Słowa. I diabeł ma różne pomysły, żeby cię w coś innego, też religijnego wkręcić, ale byleby to nie było Słowo. Żebyś miał poczucie, ale ja go nie rozumiem, ale nie wiem po co, ale... Tak może być. Ale bądź wierny i poznawaj to Słowo. Jeśli nie będziesz dzisiaj z nim spędzał czasu, to za rok też go nie będziesz rozumiał. Nie? A jeśli dzisiaj zaczniesz, to z czasem będzie ci coraz większe rozumienie i tak już będzie przez całe życie. I teraz Paweł dalej mówi, trzymajcie się mocno Słowa życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem, nie na próżno się trudziłem. On jeździł do tej Filipii, on tym ludziom głosił. On poświęcał czas, swoje życie temu, żeby ci ludzie doświadczyli Boga. I wiecie co? I nas też bardzo raduje, Sylwia częściej czyta komentarze, ale nas raduje to, że widzimy, że to nie jest czas bez sensu. Że my poświęcamy ten czas dziennie, czy prawie dziennie na to antidotum.
ponieważ jesteście owocem tego i ja wam też chcę w tym miejscu za to podziękować, bo to ma sens. I teraz dalej mówię, jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi tak samo i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. Czyli radujmy się. Alleluja. Tyle. 27. Znowuż. Radujmy się. Tak. Dzisiaj psalm 27 był w poniedziałek. Dzień zaduszny. No i dzisiaj mamy Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? O jedno tylko proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Amen. No i w świetle tego dzisiejszego czytania, no, które jest też przepiękne, wspaniałe jest to czytanie. I tam, gdzie jest właśnie Paweł pisze, albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Bóg to sprawia we mnie, to chcenie, to działanie. Ja też chcę, żeby ono było zgodne z Jego wolą, ale widzę, że właśnie do tego potrzebne jest to zabieganie, by przybywać w Bożej obecności, by przybywać przed Bogiem, by przybywać z Nim, bo w drugiej zwrotce psalmu jest napisane: o jedno tylko proszę Pana i o to zabiegam. Czyli jeżeli Bóg może wszystko i nagle Dawid mówi: o jedno tylko Cię, Panie, proszę, o nic więcej, choć Ty możesz wszystko uczynić, czyli jak bardzo jest to ważne i jak bardzo jest to istotne, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu. Żebym mógł przebywać w Jego domu. W domu, jak się przebywa, no to człowiek jest raczej sobą, nie musi udawać, nie musi być kimś innym. Raczej jest tak, że jeżeli jeszcze gdzieś w życiu ludzi są jakieś maski, to zakładają je na wyjście, a w domu je ściągają i są sobą. Więc jakby to jest dla mnie piękne, że właśnie ważne jest to zabieganie o to, żeby przebywać w Jego domu, żeby przestać nawet przed Bogiem udawać, jak bardzo jesteśmy wierzący, czy pobożni, czy pokorni, bo Bóg widzi, Bóg patrzy inaczej i widzi inaczej i naprawdę widzi nas i przenika Jego wzrok nasz, tak jak mówi Słowo Boże, aż do szpiku kości, aż do szpiku. Po prostu wszystko Bóg widzi, każdą Twoją komórkę, więc to kim jesteś. I tutaj mówi: w Jego domu po wszystkie dni mego życia, po wszystkie dni, czyli to nie jest czas po śmierci, tylko czas do śmierci, gdzie ja mam właśnie przebywać w Jego obecności, przed Jego obliczem, po to, aby kosztować słodyczy Pana, czyli kosztować tej słodyczy z Jego obecności. To też, to co ważne też jest, żeby spełniać to, co właśnie jest zgodne z wolą Bożą, to jest: oczekuj Pana, bądź mężny. Nabierz odwagi i oczekuj Pana. Czyli bądź mężny i odważny. Dwa razy się to tutaj powtarza w jednym i drugim wersecie. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. I to naprawdę widzę, że to chcenie i działanie, które jest we mnie, które się pojawia na modlitwie osobistej, czy na adoracji, czy na jakimkolwiek przebywaniu z Bogiem, bo to może być nawet na przystanku autobusowym, czego często doświadczam, to mogą pojawić się takie rzeczy, które gdzieś, do których właśnie potrzebuję do zrealizowania odwagi, żeby coś powiedzieć, czymś się podzielić, jakimś nowym odkryciem, zacząć działać w nowy sposób się modlić, w nowy sposób śpiewać, w nowy sposób wielbić Pana, w nowy sposób głosić i w codzienności żyć po prostu w nowy sposób. To potrzebna jest do tego odwaga, no bo te różne słowa, które gdzieś tam przychodzą do nas, słowa krytyki, czy niezgody, czy wykazywania nam, próby wykazywania nam błędu, znaczy nawet nie chodzi o wykazywanie błędu, tylko to właśnie takie krytykowanie i że to nie jest tak, więc ja po prostu staję przed Bogiem
I czego się mam trzymać? I dzisiaj właśnie na adoracji doszłam do takiego wniosku, że jedyną rzeczą, taką najbardziej stabilną w moim życiu, taką skałą w moim życiu, która się nie porusza, to jest Słowo. Bóg nie zmienia zdania. Bóg jest wierny Słowu. Właśnie pośród tych wszystkich rzeczy, które się słucha, ten mówi to, tamten mówi to. Nawet przedstawiciele Kościoła naszego, nasi przełożeni, mają bardzo różne zdania, zmieniają je. I tak trudno się uchwycić czegoś, bo ja naprawdę chcę się w Bogu rozwijać. Ja chcę się w Bogu rozwijać, ja chcę więcej w Bogu. To dla mnie to jest za mało, co jest dzisiaj. To jest jakaś namiastka. Ale ja chcę pójść dalej, chcę pójść głębiej. I widzę, że to po prostu muszę się oprzeć na Słowie. No i po rozmowach, po dyskusjach i tak dalej z ludźmi z Kościoła, którzy są za nas też odpowiedzialni, dochodzimy do nowych, pięknych i wspólnych rozwiązań. Bo to też nie chodzi o to, żeby się buntować i kłócić i tak dalej. Też stawać w posłuszeństwie i w pokorze. Natomiast widzę, że tak naprawdę moje serce i mój rozwój mogę postawić właśnie na Słowie Bożym, który jakże jest niezmienny od początku do dzisiaj i na zawsze, i na zawsze. I to jest dla mnie takie piękne i wspaniałe. To z tego psalmu. I jeszcze jedna rzecz. Pan moim światłem. I znowu tutaj też jest, my mamy jako właśnie światło jawić się w świecie. Jako światło. Czyli mam być tym światłem dla mojego męża, dla naszych dzieci, dla ludzi z naszego bliskiego otoczenia i wszędzie, dokądkolwiek pójdę, mam być tym właśnie światłem, że mamy się jawić jako źródła światła w świecie. Oczywiście jest to światło Boże, ma być we mnie. Więc to jest właśnie to, o jedno proszę Pana i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mojego życia. I owoc będzie piękny, bo wiem, że będę oglądać dobra Pana w krainie żyjących. Nie umrę, ale właśnie w Nim żyć będę. I to dla mnie dzisiaj z tego słowa. I dziękuję Bogu, dziękuję Mu naprawdę, że On składa we mnie te pragnienia i chcenia i działania. I tylko dla mnie ważne, żeby trzymać się mocno słowa życia. Słowa życia to co właśnie Święty Paweł też dzisiaj napisał do nas. Chwała Panu. Chwała Panu. I teraz mamy aklamację dzisiaj z 1 listu Piotra 4:14. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Boży na was spoczywa. No, taki prosty termometr, żeby zobaczyć, czy idę za Bogiem, nie? Czy idę za Bogiem, jeśli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa? Czyli dlaczego ludzie mogą złorzeczyć? Bo oni się z czymś nie zgadzają, co jest w twoim życiu, ale z czymś, co podskórnie, wewnętrznie czują, że jest piękne i oni tego nie mają. Czyli to jest po prostu jakaś forma zazdrości, nie? Bo ci ludzie Boży mają coś, czego nie mają tamci. Tu też przy okazji zawsze ten temat powstaje, w jaki sposób głosić w swoim domu. No, swój w domu został na końcu, to już parę razy mówiłem. Pierwszy tak, żeby oni widzieli w tobie naprawdę owoc tego nawrócenia. No nie możesz być niespójny, mówić inaczej, a robić inaczej. No nie możesz. Znaczy nie możesz, tak będzie, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy słabi, ale wtedy umieć się do tego po prostu przyznać, tak? Bo mi nie wyszło. Mówiłem, że dziennie rano wstaję o 7, a mości może być, a dzisiaj nie wstałaś o 7 na modlitwie. I co z tej twojej takiej wierności Bogu, nie? Przecież tak, nie wstałam, dzisiaj nie umiałam wstać, no. Ale może wstanę jutro o 7 czy o 6:30 na modlitwę, nie? I być prawdziwym i nie próbować walczyć. Nie próbować walczyć, bo to nie o walkę chodzi. Tylko miłością zdobywać. Zawsze patrzeć, czy to jest miłość, nie? I żyć tak, żeby to oni tobie zaczęli zadawać pytania. Skąd ty to masz? Dlaczego tak u ciebie? A jak czegoś nie wiesz, nie rozumiesz, to powiedz, nie wiem, nie rozumiem, ja zadam ci pytanie. A, bo tamci twoi znajomi to tacy. Okej, to może ci się to nie podobać, ale zobacz, mają fajne małżeństwo, mają fajne rodziny. Mają gdzieś tam fajną pracę, robią to, co kochają, są uśmiechnięci i nie muszą do tego brać środków wspomagających, nie? Coś tam możesz takiego pokazać.
że to są fajne rzeczy, ale nie, na, nie być nachalnym, no na pewno nie, nie wręczać po prostu różańca czy książki do modlitwy komuś w domu, bo cię weźmie za wariata, dewotkę czy dewota, nie? Rób to w taki sposób, żeby ta osoba sama zaczęła zadawać pytania, może kiedyś powiedziała, pomóc się o mnie, nie? Dobrze, Ewangelia. Dzisiaj mamy Łukasz 14, 25, 33. No i już tytuł jest bardzo sugestywny. Jezus mówi, kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa. Wracamy do tego Filipian. Bóg jest nas sprawcą chcenia i dążenia. Dlatego to najgłębsze Boże dążenie, nie, pragnienie, najgłębsze Boże pragnienie w twoim sercu, no musi się stać pierwsze. I trzeba poobcinać to, co stoi na przeszkodzie temu pragnieniu. To, co dzisiaj spowalnia, oddala, przeszkadza. Amen. Amen. I teraz mówi Łukasz do nas, znaczy Jezus mówi, no nie Łukasz, bo potem będzie Jezus. Mhm. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony, dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. No więc no tu kilka już rzeczy, już tak może tu przerwę, bo to ważne, żeby to omówić. Więc mówi do nas, to nie chodzi o to, że ja mam nienawidzieć mojej żony, czy ona ma mnie nienawidzieć, ale Bóg ma być pierwszy niż moja żona, niż moje dzieci, niż moi rodzice. I to już też padało parę razy w tym antidotum. Ma być pierwszy. Bóg jest ważniejszy. I ja pamiętam, że na początku moją żonę drażniło, że Bóg był ważniejszy od niej, za początku naszego małżeństwa. Ale potem sama zobaczyła, że to jest droga, nie? I że gdy ona tak ma, to zaczyna być lepiej, nie? No. Tak. Wiadomo, chodziłoby też nie przegiąć, że tak idę za Bogiem, że już zapominam o mężu, zapominam o żonie, w ogóle ich nie ma. No bo to nie jest miłość, nie? Ja po to jestem z Bogiem, żeby być lepszym mężem dla żony, a nie po to jestem z Bogiem, żeby pozostawić żonę jako tą, nie wdowę, tylko jak to się mówi, no samotną pozostawić. To nie, nie po to jestem z Bogiem. I nie po to ona jest z Bogiem, żeby mąż potem tonął w grzechach, czy szukał kochanek, i, bo tak się dzieje często, gęsto też w naszych małżeństwach. I on odchodzi potem od tej kobiety, no bo on jej nienawidzi, tym samym nienawidzi jej Boga, bo to ten Bóg wykradł mu żonę, nie? I teraz na przykład w kwestii z rodzicami, no głupio jest, jak się z nimi mieszka. Mówię o sytuacji, że już jako małżeństwo mieszka się jako dorosła osoba z rodzicami, no bo jednak jest jakaś zależność w tym momencie, a Słowo Boże mówi, wyjdziesz z domu swego ojca, zabierzesz żonę z domu jej ojca i będziecie, stworzycie nowy dom, będziecie niezależni. Więc jeżeli się mieszka razem, no to jest bardzo trudne, ale jeżeli jesteśmy już niezależni, to też co to znaczy to mieć w nienawiści, nie? Czyli matki, ojca. Chodzi o to, że jeżeli twoja mama powie, nie, bo ty nie powinieneś tak robić, czy wyście nie powinni, to ty mówisz, nie, ale Chrystus nas uczy, że tak powinniśmy, dlatego tak żyjemy. I my się tu z waszym słowem nie zgadzamy. My was szanujemy jako rodziców, ale z waszym słowem nie zgadzamy się, bo nam Chrystus pokazuje inne chcenie i daje motywację do innego dążenia. I mimo, że to jest do góry nogami wobec tego, co daje świat, mimo, że to po ludzku może być nierozsądne, to my tak żyć chcemy, bo Bóg nas do tego zachęca. Amen? Tak było u nas. Tak. I potem końcówka, bo ktoś powie, widać, nie powiedzieć o tym wersecie. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. No, ten krzyż, o którym mówi Jezus, no to już miałeś wcześniej w tej aklamacji Piotra na przykład. Błogosławieni jesteście, jeżeli zło rzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Boży w was spoczywa. Na was spoczywa, przepraszam. Tu masz prosty dowód. Jeżeli ci właśnie bliscy zło rzeczą, ty jesteś głupi, dlaczego ty tak żyjesz? Dlaczego nie żyjesz jak wszyscy? A ty mówisz, bo ja nie jestem wszyscy. Bo ja jestem umiłowanym dzieckiem Boga i żyję według tego, co Bóg mówi do mnie. I do czego Duch Święty mnie zachęca. I ty będziesz prześladowany, będziesz wyszydzany. Ja widzę w naszej rodzinie, dopiero po wielu latach oni zaczynają się przypatrywać i widzą, że ta droga, którą obraliśmy, jest drogą dobrą. I widzą, że obraliśmy najlepszą możliwą drogę, że poszliśmy za Chrystusem. I dobrze, i niech to wiedzą, przynajmniej mają namacalny dowód. Tak, oni wybrali dobrą drogę.
i przekonują się do tego, że to, co mówiliśmy, jest prawdą. I o takim krzyżu mówi Chrystus, dobrze? I teraz dalej, bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie w pewnie oblicza wydatków, trzyma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. No dokładnie tak jest. Ty musisz, jeżeli chcesz pójść za Bogiem, bo to dotyczy tych, którzy chcą iść, bo tu na początek, nie? Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści. Więc jeżeli ty chcesz iść z Chrystusem, chcesz być Jego uczniem, bo możesz powiedzieć, nie, ja nie chcę. Masz wolną wolę. Ale jeśli chcesz, no to On ci mówi, musisz zobaczyć, czy masz na ukończenie. Nie, żebyś miał tylko paliwo na pierwszy miesiąc bycia z Chrystusem, czy pierwszy rok. Zobaczcie, w pierwszym roku najczęściej najwięcej ludzi ze wspólnoty odpada, jak się powstaje nowa wspólnota. Dlaczego? No bo to są ci, którzy mieli swoją wizję na to, jak to będzie wyglądać. Nie chcieli wejść w uczniostwo według zasad Królestwa, według zasad Chrystusa, czyli chcieli wejść według swoich zasad i się rozczarowali. To nie dla mnie. I oni potem odpadają, bo to jest ciężka droga. To nie jest droga dla mięczaków. Dlatego trzeba na początku tej drogi zastanowić się, czy chce iść naprawdę do końca. Pamiętam, taki młody, spotkany człowiek powiedział, Witek, podziwiam was, mówi, no ciebie tam ileś lat już słucham, kiedyś tam się nawracałem, dzięki twojemu słowu, podziwiam tą wytrwałość, determinację, że od 29 lat cały czas dalej jesteś w tym chodzeniu za Bogiem, że nie wycofałeś się, nie? I twoja żona też z tobą, nie? Że jesteście wierni temu. No tak, bo też to słowo czytaliśmy wtedy. My chcemy wykończyć, nie chcemy tylko zacząć z Chrystusem, chcemy skończyć z Chrystusem. To źle nie zrozumiał. I teraz na drugi przykład. Albo jaki król, mając wyruszyć, by stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw, nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysięcy stawi na czoło przeciw niemu. Jeżeli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. No tak jest, no. Znaczy, ja nie wiem, wojen nie toczyłem, ale jeśli nie jestem w stanie, no to muszę jakoś się dogadać. No przepraszam, nie jestem w stanie. Bo to chodzi oczywiście o takie ludzkie myślenie, wyrachowanie w tym, nie? Pozytywne wyrachowanie. Teraz, tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Powiesz, pach, panie, oddaję ci wszystko, a Bóg ci jutro powie, dobrze, to sprzedaj dom i jedź do Afryki. To powiesz, nie, no, ale to nie tak miało być. No jeżeli wszystko, to wszystko. Tak, bogaty młodzieniec, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. Tak, dostał komendę. No i on się zasmucił i odszedł, nie? Możesz być takim młodzieńcem, on ci powie na przykład, rzuć tą pracę, a weź za inną, nie? I ty mówisz, ale nie, bo ja przecież to tyle lat o tą karierę walczyłem, tyle lat zdobywałem. Ale Bóg może ci powiedzieć inaczej. Bóg powie, ja mam dla ciebie inną karierę. Piotr już nie łowił ryb, raz mu się jeszcze zdarzyło, znaczy zawodowo. Zaczął łowić ludzi, Bóg mu zmienił. Więc to jest mocne słowo. To jest mocne słowo, które mówi Jezus. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. O co to chodzi? Wyrzekać się, to wszystko mu oddać. Czyli jak ja w wolności mówię, Panie Boże, oddaję ci moją żonę, to może być nawet tak, że jej jutro może nie być, w takim sensie nie, może umrzeć, ja oczywiście tego nie chcę, bo chcemy razem umrzeć, mówiliśmy. Ale taką wolność w sercu powinienem mieć. Może Bóg ma inny plan i pozwolić Bogu na jego plan. Żeby się nie przywiązywać do tego, co mamy, bo to jest wszystko ulotne i chwilowe. Tu jesteśmy krótko na chwilę, mi się zawsze Ignacy Loyola podoba w tym, nie? By nie pragnąć bardziej życia niż śmierci, bogactwa niż biedy, zdrowia niż choroby. By nie pragnąć bardziej, by najważniejszy był Bóg. Bóg był pierwszy, a to, co będzie potrzebne w moim życiu, będzie. A to, co będzie niepotrzebne, mieć wolność, Panie Boże, zabierz to, abym tego nie miał. Naprawdę. Zabierz, Panie Boże, abym tego nie miał. Amen. Amen. To co, pomodlimy się. Ojcze, ja ci dziękuję za tą naukę wyrzekania się. Ja też ci dziękuję za to stuknięcie na rowerze, bo też widzisz, teraz mam więcej czasu na słowo niż miałem, a tak bym pewnie dzisiaj znowu już wyjechał na 2 godziny, a pewnie by się z tego zrobiły 3 godziny i bym miał może mniej czasu. Ojcze, oczywiście chcę być dalej zdrowy i nie zmieniam tego. Ojcze, dziękuję ci za takie piękne powołanie, które dałeś naszemu życiu, naszemu małżeństwu.
Dziękuję Ci za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy się o nas troszczą. Dziękuję za to, że Ty zachęcasz nas ciągle dalej i dalej. Zawsze jak patrzymy wstecz, to jestem zadziwiony nad tym, co Ty już, Panie, uczyniłeś. I Panie, chcę Cię błogosławić, chcę Cię uwielbiać, wywyższać. Jesteś świętym, wspaniałym, cudownym Bogiem. Niech Twoje imię będzie uwielbione i wywyższone, Panie, teraz, w tym momencie, w naszych ciałach, w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie, w naszych dzieciach. Błogosławię Cię, Panie. Też dziękuję za te nasze długie rozmowy wieczorne. Jestem w nich częściej, bo jestem częściej w domu. I takie ciekawe rzeczy też dzieci mówią. Panie, to jest takie fajne. Dziękuję za ten czas. Dziękuję za ich odkrywanie Ciebie, odkrywanie Twojego słowa i relacji z Tobą. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za wszystkich naszych oglądających czy słuchających. Panie, przyjdź z pełnią błogosławieństwa. Przyjdź z takim darem odwagi, bo wiem, że to wymaga odwagi, żeby pójść za Tobą. Trzeba się naprawdę sprzeciwić. Trzeba pozwolić sobie, Panie, na to, że inni mogą mnie ocenić w negatywny sposób. I trzeba się na to zgodzić wewnętrznie, by móc za Tobą pójść i oglądać jeszcze więcej. I ja proszę o to więcej dla moich braci i sióstr. Duchu Święty, teraz przyjdź z namaszczeniem i z miłością. Z namaszczeniem i z miłością. Z namaszczeniem i z miłością. Wielbię Cię, Panie. I dziękuję Ci, że teraz też komuś dzisiaj hemoroidy uzdrawiasz. Wielbię Cię, Panie. I dziękuję za to, że uzdrawiasz kogoś. O tak, chwała Ci, Jezu. Bądź, Panie, błogosławiony. Też osoba, która ma problemy z jelitami, tą chorobę Crohna jakąś tam. Pan Bóg też przychodzi i uzdrawia tę chorobę. Wielbię Cię, Jezu, i błogosławię. Też jest osoba z zawrotami głowy. Dziękuję Ci, Panie. I dziękuję, że Ci od kogoś też wysoka gorączka odchodzi. Ta osoba też jest przerażona, co to będzie z tą gorączką, co się z tego wykluje, ale Ci odchodzi. Doświadcza uzdrowienia i przymnożenia sił i wstaje i chodzi i się dobrze czuje. Chwała Ci, Panie. To chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Z Bogiem, pa, pa. Zapraszam wieczorem na seminarium 18:45 dla tych, którzy jeszcze nie byli. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,